W tym filmie pokażemy, jak zrealizować dynamiczne miksowanie dwóch sygnałów wideo przy pomocy tabletu. Potrzebujemy podwójnego skalera TV-One 1TC2750 podłączonego do komputera przez RS-232. Na komputerze uruchamiamy aplikację FingerPlay Server. Uruchamiamy aplikację FingerPlay MIDI na tablecie. Wybieramy typ serwera Finger Server. Wpisujemy adres IP serwera podany przez aplikację FingerPlay Server na komputerze. Wybieramy Connect to Server. Tablet zostaje podłączony. Wybieramy jeszcze odpowiedni sterownik MIDI. Uruchamiamy program iMix HD, który będzie przekładał komendy MIDI na sterowanie skalerem. Przystępujemy do mapowania suwaków. W tym celu klikamy przycisk Learn MIDI i wybieramy za pomocą myszy suwak, który chcemy zaprogramować. Wybieramy suwak na tablecie i, aby zatwierdzić mapowanie, klikamy przycisk Learn MIDI. Postępujemy analogicznie dla drugiego suwaka. Po zmapowaniu można sterować programem z poziomu tabletu, co skutkuje dynamicznym miksowaniem wideo.